Siemaneczka, z tej strony Patryk. Na dzisiaj zajmiemy się kolejnym ciekawym tematem. Mianowicie, czy dwa Ryzeny PCI Express złączone razem zwiększą wydajność Twojego komputera? Nie no, żartowałem. Tak naprawdę jeden Ryzen jest Ryzenem, który służył mi tak naprawdę ponad pół roku. Lecz niestety ostatnim czasem uszkodziła się jedna ze ścieżek, które były w środku. No i niestety nie mogłem używać tego Ryzena, ponieważ dzięki niemu mój komputer nie chciał wystartować. Ale spokojnie, kupiłem sobie drugi, dosłownie taki sam. Również 20-centymetrowy, również z końcówką zagniętą o 90 stopni i również kosztujący mnie z wysyłką z AliExpress 32 zł, więc jak za Ryzen 20-centymetrowy, naprawdę dobra cena. Pamiętajmy, że takie Ryzeny, na przykład Fantexa, w Polsce potrafią kosztować nawet 2 stówy, więc 2 stówy a 30 zł jest różnica i to bardzo duża. Jak wiecie, montowałem już kartę wertykalnie w Kruxie Treku i oczywiście film możecie zobaczyć tutaj. Ale jednak zeszło mi bardzo dużo pytań, jak zamontowałem kartę wertykalnie w Kruxie Prism. Przecież Krux Prism nie wspiera montażu karty wertykalnie, więc jak to się stało, że używając tego, zamontowałem kartę pionowo, pomimo tego, że Prism tego nie wspiera. Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta, troszkę fuszerka, troszkę taka samoróbka, ale musicie wiedzieć dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza, że do tak małych obudów nie ma dostępnych jakichś różnych przejściówek, aby zamontować kartę wertykalnie. Są takie przejściówki do obudów zwykłych ATX i tam nie masz żadnego problemu. Te obudowy są na tyle duże, że spokojnie takie przejściówki, gdzie właśnie można zamontować kartę wertykalnie, istnieją. Niestety do tak małych obudów takich przejściówek nie ma. No i druga sprawa. Oczywiście mógłbym na drukarce 3D zamontować jakiś chwytak, który pozwoliłby mi zamontować jakoś tak bardziej stabilnie kartę wertykalnie w tak małej obudowie, ale umówmy się. Po pierwsze, to ma drukarkę 3D. Ja na przykład nie mam. I po drugie, staram się Wam pokazywać rzeczy, które można zrobić samemu, najtańszym kosztem, no i po prostu bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu. A niestety drukarka 3D to jest już dość specjalistyczny sprzęt kosztujący 1000, 2, nawet 3000, więc no nie każdy z nas może sobie na to pozwolić, a na pewno nie każdy z nas będzie kupował drukarkę 3D, żeby wydrukować sobie jakiś rodzaju holder dla karty wertykalnie do obudowy za 130 zł. No dobrze, ale jeżeli mówię, że da się zamontować kartę wertykalnie w Kruxie Prism, używając oczywiście Ryzena PCI Express z końcówką wygiętą 90 stopni, to na co zwrócić uwagę i czego potrzebujemy, by taką modyfikację dokonać? Oczywiście, jeżeli będziecie montować kartę wertykalnie w jakiejś innej obudowie niż Krux Prism, to musicie najpierw zobaczyć, gdzie tak naprawdę zamontujecie Wasz Ryzen. Jak możecie zauważyć, Ryzen ma tutaj dziury i przez te dziury można przełożyć na przykład śruby i złapać jakoś ten dół, żeby się Wam nie ślizgał po dole obudowy, żeby właśnie ten dół był stabilny. To musicie na pierwsze zwrócić uwagę. Z racji tego, że Krux Prism ma tutaj piwnicę i ta piwnica ma pełno dziur, które ułatwią mi montaż właśnie tego Ryzena, postanowiłem użyć czegoś takiego. Jest to tak zwana śruba stal ocynkowana. Kupiłem to w Leroy Merlin. Jak możecie zauważyć, są tutaj śrubki oraz nakręt. Oczywiście same śrubki oraz nakrętki by nie wystarczyły, tak jak możecie zauważyć, mam tutaj taką czarną nakrętkę. Ona jest większa. No i dzięki niej będę mógł zamontować tę śrubkę w taki sposób, by nie wypadała, bo jednak dziury, które są zrobione na piwnicy Kruxa Prism, są naprawdę spore. Dobra, teraz wyłączamy komputer, wyciągamy kartę graficzną, no i lecimy po kolei, jak takie coś zrobić i na co zwracać uwagę. Teraz możecie zobaczyć, dlaczego wybrałem GTX 1070 wersja for the win. Patrzcie, jaka ta karta jest piękna. Najlepsze wszystkie te tutaj miejsca są podświetlane i tutaj też w wersji oczywiście RGB. No ale dobrze, mniej o podświetleniu, a o montażu karty wertykalnie, która będzie wyglądać mniej więcej tak. Podstawowe rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa, musimy usunąć tą tutaj srebrną blaszkę, gdyż przez ten tutaj wystający element uniemożliwi nam to montaż karty wertykalnie. Druga sprawa to miejsce. Jak możecie zauważyć, zobaczcie co się dzieje. Tutaj karta wchodzi dosłownie na milimetry oraz tutaj również. Więc miejcie to na uwadze, że tak naprawdę przy montażu karty wertykalnie miejsca na to jest naprawdę bardzo mało, a w niektórych obudowach dosłownie czasami trzeba użyć odrobinkę siły. Więc ja nie mówię, że to fuszerka, ale wiecie, ja to robię na własne ryzyko. Jeżeli Wy chcecie spróbować, oczywiście nie na moją odpowiedzialność. No to teraz czas wykręcić tą tylnią blaszkę. Teraz czas przymierzyć, jak mniej więcej wejdzie nam karta graficzna. No jak możecie zauważyć, zmieści się, zmieści, widzicie? Są tutaj odrobinkę, tak jakby przestrzenie wolne, więc po prostu magia, że do Kruxa Treka
Ta karta mieści się dosłownie na milimetry, a do Kruxa Prism z zamontowanym radiatorem naprzód również wchodzi dosłownie na milimetry, więc ja to mam szczęście. Teraz oczywiście czas na zamontowanie naszego risera i sprawdzenie, gdzie mniej więcej musimy wkręcić nasze śrubki, żeby przymocować nasz riser. Teraz jak możecie zauważyć, to jest pełno dziur, które wykorzystamy do zamontowania naszego risera. Oczywiście tutaj mam nasze przygotowane śrubkę, jak możecie zauważyć, śrubka normalnie by wpadła, ale przez to, że jest ta zaślepka, czy jak to nazwać, to kółeczko takie dookoła czarne, to śrubka trzyma się. W sumie możecie powiedzieć mi, jak nazywa się ten czarny element, bo kurczę, zapomniałem totalnie nazwy. Widzicie? To takie czarne kółeczko dookoła. Ja będę mówił na to czarne kółeczko, bo kurczę, nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale no, wiecie, o co chodzi. Teraz oczywiście czas przymierzyć wstępnie kartę graficzną, by oszacować, które dziury będziemy mogli się wkręcić naszym riserem. Ja już widzę, że mogę się wkręcić w tą oraz w tą dziurkę i to pozwoli mi zamontować tak riser, aby można było wsadzić naszą kartę graficzną. Więc w tym momencie niestety nie obejdzie się bez demontażu zasilacza, więc bierzemy się do roboty. Jak zasilacz mamy na wierzchu, to teraz czas przymocować nasz riser, no i przykręcić go śrubkami. Następnie udało mi się to zamocować, jak możecie zauważyć, jak na razie jeszcze nie siedzi zbyt stabilnie, ponieważ nie jest dokręcone, ale nakręciłem to tylko po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta karta teraz mi się zmieści. Teraz wielka chwila, uwaga, sprawdźmy, czy nasza karta wertykalnie się zmieści. Pierwsze przymiarki. No i udało się. Karta weszła, choć jak możecie zauważyć, jeszcze nam tutaj ucieka, więc zaraz ją oczywiście chwycimy, żeby nie spadała w dół. No ale już wiemy, że można dokręcać nasz riser, ponieważ karta będzie się trzymać. No i pasuje jak zwykle na milimetry. Więc pamiętajcie, im macie mniejszą kartę, tym łatwiej będzie wam zamontować ją wertykalnie, a im macie większą, no tym większe problemy was czekają. Teraz jak możecie zauważyć, riser trzyma się bardzo dobrze, więc teraz nasz riser możemy zamontować do płyty głównej, bo później będzie tu na tyle mało miejsca, że może okazać się to niemożliwe. No dobra, riser zamontowany, tutaj mamy nasze kable 6 plus 2, oczywiście razy 2, no i teraz przyszedł czas na zamontowanie karty graficznej. Teraz oczywiście przewody mamy zamontowane, ale rodzi się jedno pytanie. Co zrobić, żeby nasza karta graficzna się trzymała? No bo jednak, jak możecie zauważyć, teraz nie trzyma się prawie w ogóle. Jest oczywiście na to jeden bardzo prosty patent, mianowicie te kable będą nam trzymać kartę graficzną. Zobaczcie, jeżeli ja pociągnę kable do tyłu, to karta graficzna będzie siedzieć. A teraz zobaczcie, widzicie? Stoi bardzo stabilnie, nic się tutaj nie rusza niepożądanie. A jakbym teraz puścił te kable, to nagle wszystko się rusza. Więc jak teraz te kable chwycę gdzieś z tyłu obudowy, to karta będzie stała stabilnie. I tak jest właśnie mój plan. Chwycę je oczywiście trytytkami z tyłu obudowy, żeby karta była stabilna. Tutaj są oczywiście nasze dwa przewody. Tu jest jeden oraz tutaj drugi. Ja nie chcę nic mówić, ale Krux jakby wiedział, że ja będę robił coś takiego i z jednej, jak i z drugiej strony zrobił wypustki na to, żeby móc chwycić tutaj kable, więc naprawdę, pomimo tego, że nie miałem kontaktu z Kruxem, to coś czuję, że wiedzieli, że zdarzy się jakiś patchen, który będzie chciał tu montować kartę wertykalnie. No to teraz bierzemy trytytki, no i spinamy nasze kable do tych przetłoczeń. No i teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. Karta jak najbardziej jest bardzo, bardzo stabilna, nic się nie rusza, nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście możecie zapytać jeszcze o jedną rzecz, mianowicie, jeżeli montujemy kartę wertykalnie, jak podpiąć tutaj kabel, który da nam obraz? No właśnie. Chyba już nie zdziwi was to, że producenci robią tutaj wycięcie, tak jakby wiedzieli znowu, że ktoś tu będzie majstrował. No i dosłownie jest idealny dostęp, żeby podpiąć się pod jeden z dwóch portów DisplayPort albo pod złącze HDMI. Więc tak naprawdę wystarczy przepuścić tędy kabel, no i podłączyć. Tak jak już wiemy, jak to wszystko zrobić, to montujemy zasilacz z powrotem, no i widzimy się za chwileczkę. No i teraz uwaga, wpinamy kabel DisplayPort,
przechodzi on tutaj i pyk. No i możecie zauważyć, wszedł dosłownie idealnie, więc aż niesamowite. Teraz jeszcze zobaczcie to z tej strony. Widzicie? Kabel dosłownie perfekcyjny, nawet nie mam w ogóle pytań. Normalnie obudowa robiona pod montaż karty wertykalnie. No ale dobra, kończymy składanie komputera i bierzemy się za dalszą pracę. Jak oceniacie efekt końcowy? Podoba Wam się karta zamontowana wertykalnie? Fajnie to wygląda? Według mnie naprawdę bardzo fajnie i robi to wrażenie, ponieważ ten komputer stał się teraz taki nietuzinkowy, taki fajny, taki wiecie, wyjątkowy. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Ryzera, gdzie go kupić i tak dalej, linki macie oczywiście w opisie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a my widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!